Więc pokażę Wam, jak włączyć w Mondeo właśnie z takim wyświetlaczem czytanie znaków. W niektórych modelach nie jest to włączone automatycznie, więc jak to zrobić przy pomocy Forscana. Uruchamiamy Forscana, a w międzyczasie zobaczcie ustawienia, wchodzimy tutaj pojazd i powinno to być na liście. Niestety nie ma nic takiego na liście. Czytanie znaków czy coś tego typu. Takiego. Więc jak to dodać? Już Wam pokazuję, uruchamiamy Forscana, łączymy z Forscanem nasz pojazd. Rozpoznaj oczywiście. Następnie idziemy do procesora, wybieramy IPC, tylko tutaj akurat wybierzemy ten moduł, konfigurację modułu. OK. Filtr wpisujemy znak i tutaj mamy tak, rozpoznawanie znaków drogowych wyłączone. Więc dwa razy klikamy na tym, otwiera nam się, zapisujemy jako włączone, OK. Nawigacja prędkości, tutaj jeszcze jest coś innego, ale to tylko to zmieniamy. Następnie naciskamy pisz. Potwierdzamy. Język nam zmienił na angielski oczywiście i resetuje nam stacyjkę. Language set to English. Po takich zmianach zawsze do angielskiego powraca, więc teraz szybko zmienimy język na polski z powrotem. OK. Następnie to było w asystencie kierowcy. Znaki drogowe. Zobaczcie, pojawiło się to. Więc pojawiła się ta opcja znaki drogowe i możemy ją włączyć i wyłączyć tutaj teraz na ekranie. Tak jak widzimy tutaj po prawej stronie, pojawiła nam się też ikonka, jeśli chodzi o znak drogowy. Możemy też ostrzeżenie prędkości wybrać sobie, ustawić sobie do i ponad. Akurat w milach jeszcze się wyświetla. Albo włączyć, wyłączyć, jeżeli to potrzebujemy lub nie. Więc jeżeli oryginalnie tego nie masz, to po Forscanie możesz to uruchomić, następnie potem możesz to obsługiwać przy pomocy przycisków i wyświetlacza. Natomiast w programie Forscan naciskamy OK i naciskamy zatrzymaj procedurę serwisową. I tyle. Dzięki wielkie. Pozdrawiam.